Na szczęście, jakby to już była ostatnia i na szczęście, że najbliższy okres nic nie czeka. Takie życie, jakby nie ma to wpływu, trzeba było swoje odbębnić w domu i przesiedzieć i mam nadzieję, że teraz już będę mógł spokojnie wejść w ten rytm meczowy, treningowy i nikt mi i nic nie będzie już go przerywało. Teraz należy zostawić wszystko za nami. Wypadałoby potwierdzić w playoffach naszą dobrą dyspozycję i dobrą grę w rundzie zasadniczej, że to nie był przypadek, że zajęliśmy drugie miejsce zaraz za jedną z najlepszych drużyn w Europie na ten moment. Ćwierćfinał myślę, że po Skrze i Rzeszowie najtrudniejszy. Zawiercie prezentuje bardzo dobrą siatkówkę i na przełomie całego sezonu zasadniczego naprawdę wiemy doskonale, jak ciężka przeprawa jest przed nami. Ostatni mecz tutaj w Jastrzębiu, który przegraliśmy z nimi, myślę, że nie będzie miał większego znaczenia, bo i oni, i my wyszliśmy do tego meczu zupełnie w innych nastawieniach, także w ogóle do tego meczu mi się nie odnosił. My po tym nieudanym niestety finale Pucharu przegranym wróciliśmy tutaj. Wszyscy zakasali mocno rękawy, wzięliśmy się solidnie do pracy, naprawdę zaczęło to fajnie wyglądać na treningu i myślę, że będziemy wszyscy bardzo bojowo nastawieni. To, że dobrze wyglądałem, to jakby o niczym nie świadczy. Poczułem się po tych 10 jak naprawdę, no tak średnio, jakby no nikomu chyba, żadnemu zawodnikowi po 10 dniach siedzenia w domu, gdzieś tam jakieś ruchy, jakieś ćwiczenia, coś można porobić w mieszkaniu, no, ale nigdy to nie będzie taki trening jak na przykład praca na siłowni czy na hali z piłkami i na pewno gdzieś jakby odczuwam, największy właśnie problem jest tym, że gdzieś tam zawsze wracałem po tej kontuzji czy po tych kwarantannach, jakieś tam formę powiedzmy mniejszą, lepszą łapałem i za chwilę znowu coś się działo, ale teraz wydaje mi się, że już nic mnie nie czeka, jakby na pewno już nie będę miał styczności, jeżeli chodzi o wirusa, już nie będzie mi dokuczał. No i mam nadzieję odpukać, żeby też żadna kontuzja się nie przytrafiła po tym powrocie, tylko żeby na spokojnie sobie wrócić do treningu i wrócić do tej formy, którą jestem w stanie prezentować i spokojnie ją łapać. Ten półfinał myślę, że też troszkę nam może nie tyle przeszkodził, co za bardzo być może uwierzyliśmy w siebie, bo umówmy się, że w tym spotkaniu z Gdańskiem to my kontrolowaliśmy przebieg tego meczu od samego początku. Natomiast wychodząc do finału powinniśmy przynajmniej powtórzyć to spotkanie półfinałowe, więc niestety tak nie było. No ale my doskonale wiemy, jaką siatkówkę potrafimy grać i mam nadzieję, że w tych najważniejszych momentach, które są przed nami, poniżej pewnego poziomu schodzić nie będziemy, a jeżeli już, to tylko bardzo krótkimi fragmentami i nie przeszkodzi nam to w drodze do finału. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to nie będzie na pewno łatwy ćwierćfinał. Żaden ćwierćfinał nie będzie łatwy. W naszej lidze są drużyny, które potrafią wygrać tak naprawdę ze wszystkimi. I możemy się spodziewać ciężkiego meczu. Przyjechali tutaj kilka tygodni temu i tak naprawdę pokazali, na co ich stać, grając powiedzmy to drugą szóstką. Mam nadzieję, że jakby my zaprezentujemy poziom taki, jaki chłopaki prezentowali w półfinale Pucharu Polski, tak jak tam grali i jakby uda nam się zakwalifikować do półfinału, bo no to jest nasz cel. Naszym celem nie jest granie w playoffach, tylko jakby granie w tym wielkim finale. Media o pewnych rzeczach się troszkę później dowiadują, jak pewnie wszyscy o tym wiemy. I na pewno się cieszę, że jakby udało się w kolejnym roku być w reprezentacji i będę miał okazję jakby zaprezentować swoje umiejętności na arenie międzynarodowej. I mam nadzieję, że ten czas jakby spożytkuję porządnie i dobrze. Zapraszam wszystkich kibiców w niedzielę o godzinie 20:30 przed telewizory. Na Polsacie Sport będziecie mogli zobaczyć nasze poczynania w ćwierćfinale Plus Ligi. Zmierzymy się z drużyną z Zawiercia.